2 kwietnia to Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie. Jego celem jest podnoszenie społecznej świadomości na temat tego zaburzenia, uznanego przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, obok raka, cukrzycy czy AIDS. Symbolem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski. Zaświeć się na niebiesko to ogólnoświatowa akcja organizowana po raz drugi. W Miejskim Domu Kultury Batory tego dnia odbył się symboliczny start akcji. Pomóc zrozumieć po to, żeby bardziej akceptować różne odmienne zachowania, ale też po to, żeby lepiej dostosowywać naszą codzienność do uczestnictwa osób autystycznych w życiu społecznym, w edukacji, w pracy, w tym wszystkim, co powinno być wspólne dla każdego, a jest niedostępne dla osób, których dotyka autyzm, z tego powodu, że ciągle jeszcze tak mało wiemy o odmienności tych właśnie osób. Nigdy nie wiemy, tak, w jakim momencie swojego życia spotkamy osoby z autyzmem i bardzo często jest tak, że nie rozmawiamy, bo nie potrafimy. Natomiast małymi krokami myślę, że uda nam się znaleźć ten wspólny klucz. I to jest tak jak z językiem obcym. Wyjeżdżając i nie umiejąc języka, mamy pewne obawy i nie podchodzimy. Tak samo jest tutaj. Jeśli nauczymy się osób z autyzmem, zrozumiemy jakieś podstawy tego, jak funkcjonują i jak odbierają świat, po prostu będzie nam łatwiej. Nie wiemy często tego, że zachowania, które wydają się dziwne, nienormalne wręcz, są czymś, co pozwala tym osobom przetrwać trudne chwile, wtedy, kiedy zmysły odmawiają posłuszeństwa, kiedy rzeczywistość jakby atakuje nadmiarem wrażeń, wtedy osoba autystyczna, skacząc, kiwając się, drżąc rękami, próbuje skupić się i dać sobie radę z tym, co boli aż, bo tak odmienny jest często odbiór zmysłowy, odbiór otaczającego świata. Często nie wiemy o tym, że osoba z autyzmem może świetnie pracować, dobrze się uczyć, dobrze funkcjonować, ale potrzebuje do tego wsparcia. Czasami nawet indywidualnego wsparcia. Mamy to zrozumienie już w systemie edukacyjnym, w klasach specjalnych dla dzieci autystycznych. Mamy jednego, góra dwóch uczniów i to jest właśnie wyraz tego, że system edukacji akceptuje tą odmienność i odnajduje ścieżkę edukacyjną dla tych dzieci. Niestety ciągle jeszcze po okresie nauczania, kiedy szkoła już żegna, zaczyna się ten o wiele trudniejszy świat. Zarówno dla osób autystycznych z upośledzeniem, jak i dla tych, które oprócz autyzmu dysponują pełnym rozwojem intelektualnym. Czasami nawet nad wyraz bystrym, nie ma tych specyficznych warunków. W warsztatach terapii zajęciowej osoby z autyzmem są pod opieką terapeuty w grupach 5-osobowych. To nie jest to, co może im pomóc. Wtedy, kiedy osoba autystyczna trafia do pracodawcy, to owszem, pracodawca może zyskać wsparcie finansowe ze strony państwa, tak jak przy każdej innej osobie niepełnosprawnej, ale to nie wystarczy na to, żeby tej osobie czy kilku tego typu osobom towarzyszył indywidualny terapeuta, indywidualny jakby przewodnik przez pracę, przez życie. System, który dałby tym osobom godne i w pełni aktywne miejsce w naszym społeczeństwie, oczekuje wiele jeszcze rozwiązań. Wiele odkryć takich, które nie mamy na co dzień. Pewnie też będzie oczekiwał wielu wyzwań finansowych, ale po to, żeby móc iść krok za krokiem w tym dobrym kierunku, w takim tempie, na jakim stać nasze państwo i nasze miasto, i nas samych osobiście, złożyliśmy u pani marszałek w Sejmie projekt uchwały Sejmu Karta Praw Osób z Autyzmem, w którym chcemy dać wyraz tym wszystkim specyficznym potrzebom osób autystycznych, których zabezpieczenie pozwoli im na w miarę samodzielne życie. Ja Cię kocham. Ja też Cię bardzo kocham.